Mateusz, przed Twoimi oczami znajduje się pierwszy slajd pod tytułem Zamość i Jan Zamoyski. Na pierwszym zdjęciu jest pokazane miasto Zamość. Na kolejnym slajdzie zamieściłam Ci portret Jana Zamoyskiego, który będzie bohaterem naszej dzisiejszej lekcji. Jan Zamoyski. Oto jego krótki życiorys. Jan Zamoyski urodził się 19 marca 1542 roku, zmarł 3 czerwca 1605 roku. Był polskim szlachcicem. Pełnił wiele funkcji. Między innymi był sekretarzem królewskim od 1565 roku, kanclerzem wielkim od 1578, hetmanem wielkim koronnym od 1581 roku. Pełnił również rolę starosty Krakowa przez 5 lat, w latach 1580-1585. Był również doradcą króla Zygmunta II Augusta oraz Stefana Batorego. Był przeciwnikiem króla Zygmunta III Wazę. Zdecydowanie nie zgadzał się z nim, ponieważ Zygmunt III Waza chciał rządzić wspólnie z Habsburgami, na co nie wyrażał zgody Jan Zamoyski. Studiował prawo, początkowo uczył się w Polsce, potem przeniósł się do Paryża. Wiele lat spędził za granicą, między innymi w Paryżu, w Strasburgu i Padwie, po czym powrócił do Polski. Jan Zamoyski był zwolennikiem Henryka Walezego i przed tobą jego portret. Jan Zamoyski, tak jak już wcześniej Ci powiedziałam, był doradcą i przyjacielem Stefana Batorego. Jego działalność wojenna. Zamoyski uczestniczył w wojnie z Rosją. Był przeciwnikiem rodu Habsburgów i doprowadził do aresztowania jednego z jego przedstawicieli, czyli Maksymiliana III Habsburga. Był również przeciwnikiem Zygmunta III Wazy, o czym wcześniej Ci wspomniałam. Jego rodzina. Jan Zamoyski był założycielem miasta Zamość. Ufundował, czyli sfinansował założenie Akademii Zamojskiej. Miał aż 4 żony i jednego syna Tomasza Zamoyskiego. Zapraszam Cię również do obejrzenia filmu około 10-minutowego z historii na podanej stronie. Mateusz, dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na następnej lekcji.